wszystkich na łące pięknej, pachnącej i pachnącej. Spróbujemy odpowiedzieć dzisiaj, czym różni się łąka od trawnika. Łąka to naturalny, półnaturalny lub utworzony sztucznie ekosystem, często pokryty roślinami zielonymi, przez których zamieszkują liczne zwierzęta, głównie owady i pająki. Przez człowieka łąki wykorzystane są jako pastwiska dla zwierząt hodowlanych oraz jako źródło paszy i siana. Górna warstwa gleby porośnięta korzeniami dla dotarcia. Zanim widzieliśmy grzeszki lasów na terenie naszego kraju, to naturalnie zbiorowiska trawiste, czyli łąki, występowały tylko w dolinach zalewanych regularnie przez rzeki i na wysokich stokach górskich. Drzewa nie mogły tam rosnąć, ponieważ w dolinach niszczyły je po wodzie, a w górach warstwa gleby była zbyt cienka, aby korzenie mogły odpowiednio głęboko w nią wyrosnąć. Obecnie łąki występują na terenie niemal całej Polski. Porastają ponownie lasem, głównie dlatego, że albo są regularne, koszone nasiona, albo wypasa się na nich zwierzęta. Na łąkach rośnie wielu gatunków traw i innych roślin zielonych. Trawy szybko zasiedlają nowe tereny, gdyż ich korzenie i podziemne łodygi rozrastają się bardzo szybko. Magazynują te wytworzone w liściach składniki pokarmowe, chroniąc je przed zjedzeniem przez roślinożerców. Jednocześnie korzenie służą do rozmnażania, w ten sposób trawy budują zwartą darmę. Zgryzienie trawy przez zwierzęta ani jej korzeni nie niszczy tej rośliny. Przeciwnie, pobudzają do lepszego wzrostu. Łąk posiłuje rzadziej niż trawy. Podczas godzinnej pracy koszarka emituje hałas o natężeniu 90 decybeli i bardzo dużo bezpiecznych sali. W jednym sezonie trawniki wymagają ruszenia około 20 razy, w łąkach około 2 razy. W przeciwieństwie do trawników łąki można wyszkosić kosą. Decybeli do... Stworzony przez człowieka najczęściej składa się z sztucznej trawy lunkowo przycinania. Może on być składową częścią ogrodu, który może mieć spalniak, jakiś odpowodny rabat, krzewy i drzewa. Jednak to wszystko jest zaplanowane wzrośnięcie często przez florystę i architekta ogrodu oraz dostosowane do potrzeb. Obecnie zachęca się ludzi, aby zamiast trawników zakładali kwietne łąki. Robi to również coraz więcej miast, które przy drogach, parkach i na skwerach zakładają łąki zamiast trawników. Dlaczego?